Witam serdecznie. Niedawno odebrałem paczkę z paczkomatu. Krótki SMS, panie Waldku, wysyłam w gratisie dwie różne płytki, czekam na film z uruchomieniem. Pozdrawiam, Marcin. No więc co? Otwieramy paczkę. Zobaczymy, co to za płytki są. Z tego, co widziałem w komentarzach, Marcin uruchamiał dwie płyteczki ESP01. Zaraz zobaczę, co to są za płytki. Okej. Dobrze, zapakowane. Zapakuję się, tam nic nie stało. No i tak, widzę już tutaj opornik Marcin pultował. Tak, no to od razu jest do przerobienia ten temat. I tu jest taki sam temat, tylko widzę, że dzwona. Dzwon przekaźnikami. No tak, dokładnie, to jest dzwon przekaźnikami, a tu jest jeden przekaźnik. No dobra. Pierwsze, co w takich sytuacjach robię, to schemat. Trzeba zobaczyć na schemacie, jak te płyteczki wyglądają. Z tym, że tak. Już wam zaraz powiem, o co tutaj chodzi. Cały program, cały soft, niezależnie od systemu, czy to będzie sterowanie za pomocą AT, czy to będzie za pomocą supli, czy dowolnie możemy sterować w zasadzie tą płytką. Ja dlatego wybrałem suple, bo jest łatwa, generujemy sobie binarkę, wrzucamy tutaj, nie trzeba pisać swojego własnego programu, no bo trzeba mieć jakąś wiedzę na temat to, co się pisze. I to programuje się zazwyczaj przez Arduino. Co ten układ potrzebuje, by było prawidłowe sterowanie? No wiadomo, tak jak powiedziałem, soft, napięcie odpowiednie 3,3 V i przeważnie są dwa wyjścia z tego układu, GPIO0 i GPIO2. Chociaż można tutaj zasterować aż 4 przekaźnikami, bo już takie próby robiłem. Oprócz GPIO 0 i 2 można jeszcze zaprogramować TX i RX, czyli 4 przekaźniki pod takim maluchem. To da się zrobić. I najlepsza płytka do tego modułu Wi-Fi to jest taka. Czyli oprócz przekaźnika, stabilizatora napięcia właśnie 3,3 V, który jest tutaj na dole, i gniazda, gdzie montujemy tą płytkę, nic więcej nie ma. Żadnego układu, żadnego po drodze sterownika tymi przekaźnikami. Tu wiadomo, jest tranzystor lub transoptor, stabilizator napięcia, tak jak powiedziałem, zasilanie 5,5 V. Wkładamy tutaj tą płytkę z modułem Wi-Fi i mamy gotowe sterowanie. W paczce przyszły mi płytki, które po drodze mają jeszcze układ, który po wgraniu softu ze supli nie uruchomimy tych przekaźników, bo po drodze mamy pewien układ i to jest sterowanie za pomocą AT. Tutaj trzeba odpowiedni program napisać, tak by można było uruchomić to na supli. I teraz są dwie możliwości.
Możliwość pierwsza, że piszemy swój własny program. Trochę tutaj trzeba pokombinować tak, by ten moduł z tymi przekaźnikami był widziany w supli. Czy robimy obejście, omijamy ten układ. Tak jak mówiłem, są dwie metody na te płytki, na tą czy na tą. Albo inne oprogramowanie, albo przerobić tą płytkę tak bezpośrednio pod suple, by można było na przykład GUI Generic sobie wgrać na tej płytce. Ta płytka już jest przerobiona. Tą drugą płytką zajmę się może w następnych filmach. I tutaj wgram już takie oprogramowanie, które życzy sobie producent, a na płytce pod spodem jest opis ESP8266 Relay LC Technology i adres strony podany. Także tą płytkę uruchomię z modułem Wi-Fi, tak jak sobie tego życzy producent, nie przerabiając tej płytki. Co do przeróbki tej płytki, to może na samym początku pokażę Wam, że ona faktycznie działa, jest widoczna w supli. Tu jest dwa przekaźniki. Ten górny przekaźnik jest podpięty pod podmiernik i końcówki są tutaj do przekaźnika, że on będzie po prostu sygnalizował, że jest przejście na przekaźniku. Będzie to lepiej widoczne. Także tu jest pierwszy przekaźnik uruchomiony. Wyłączę. No i drugi przekaźnik tak samo. Może zobaczycie. Nie wiem, czy to słychać.
drugi teraz ten, który piszczy. Także tak, taka jest modyfikacja tej płytki. A jak ją przerobić? Może ja odepnę zasilanie. Tak wygląda cała płytka w przybliżeniu. I teraz tak. Moduł Wi-Fi, wiadomo, że programujemy na konwerterze TTL, nie na tej płytce, bo tutaj na tej płytce nie programuje się tych rzeczy, jeśli chodzi o suple, tylko bezpośrednio odpowiednie piny. Ja link do programowania tego ESP01 czy ESP01S umieszczę pod filmem. To programujemy albo w odpowiedniej, albo mamy odpowiednią wtyczkę, albo odpowiednimi przewodami do konwertera TTL. Ja to akurat robię w ten sposób. W ten sposób robię, mam wyjścia, konwerter TTL i tak to programuję. Może dalej teraz na zbliżeniu, co ja tutaj takiego zrobiłem. Także mamy zaprogramowany i skonfigurowany odpowiednio moduł Wi-Fi. Wyjścia, które będą sterują te przekaźniki, to jest GPIO0, GPIO2. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to podważyłem ten układ i on mi normalnie odszedł, nie ma zwarć, te nóżki się pourywały, on mi nie jest w ogóle do niczego potrzebny. On w zasadzie tylko przeszkadza przy sterowaniu tymi przekaźnikami. I jeśli używacie tylko takich przekaźników do supli, albo wylutujcie, albo tak jak ja to zrobiłem, cieniutki śrubokręt podważycie i ten układ, zobaczcie, jest już tutaj. Także on się mocno nie jest przylutowany, w zasadzie nóżki od tego układu są oderwane. Delikatnie albo naciąć nożykiem tapicerskim, albo po prostu podważyć, układ wyciągamy i już mamy tą sprawę załatwioną. Druga sprawa, tu są dwa miejsca, które są zostawione jakby luźno, bo z GPIO0 i z GPIO2 są tutaj miejsca zaznaczone R13, R14 i te miejsca były puste. Schematu nie znalazłem, musiałem sobie to na kartce rozrysować, ale to tak wygląda, że jedna część, jedna nóżka R13 idzie do właśnie modułu Wi-Fi, a druga idzie do sterowania, do tranzystora po prostu. I tak samo jest przy R14. Jedna nóżka idzie do modułu Wi-Fi, a druga idzie do sterowania tranzystorem. Tranzystory, niech mi się to wyostrzy. Tranzystory to są te dwa elementy. Tu jest jeden, tu jest drugi. I dlaczego zamiast oporników zastosowałem diody świecące? Ciężko jest dobrać oporniki. Tutaj oporniki już są przed tranzystorami. I w zasadzie można by było tutaj zastosować diody przełączające SMD. Obojętnie jakie diody, nawet takie małe, które są tutaj zabezpieczające ten tranzystor przed uszkodzeniem, bo indukuje się na cewce wysokie napięcie i żeby ten tranzystor nie był uszkodzony. Ja wlutowałem zwykłą diodę świecącą. Ona co prawda
nie świeci tak jak ta dioda SMD na płytce, takie minimalne światło widać, ale ona nie jest po to, żeby świeciła, tylko żeby po prostu sterować dobrze tymi przekaźnikami. I także zwykła dioda wlutowana zamiast opornika R13 i R14, odpowiednio obrócona. W przyspieszeniu filmu widzieliście, że pomyliłem kierunki tej diody i musiałem przelutować jeszcze raz. Także tu jest zwykła dioda bez żadnych oporników, bo tych oporników nie dobierzecie, żeby odseparować jakby moduł Wi-Fi od tranzystorów. No to zwykłą diodę wsadzicie i jest wszystko, pracuje tak jak powinno pracować. Także dwie modyfikacje, wycięty układ lub wylutowany, komu lepiej, to może tak zrobić. Dwie diody zamiast oporników R13, R14. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma SMD, no to można te diody SMD wlutować. No ja takich elementów SMD, no mam troszkę małych stabilizatorów na przykład, ale diod nie mam. Rzadko przerabiam płytki SMD, jeżeli już, no to coś dodaję właśnie tak jak tutaj widzicie, czyli przedłużam. To są diody wylutowane, wam powiem, z jakiejś elektroniki, z jakiegoś radia, czy teraz ciężko mi jest powiedzieć skąd. W każdym razie sprawdzam, czy one są dobre i one wcale nie muszą świecić, to jest tylko po to, by, tak jak mówię, odseparować tranzystor od tego modułu Wi-Fi. Bo tutaj nie ma transoptora. W niektórych modułach jest transoptor i to się fajnie sprawdza. O, na przykład tutaj, w tym takim oryginalnym przekaźniku, który jest do ESP01. Tutaj bardzo prosto, tu praktycznie się nic nie robi. Soft wgrywamy, wsadzamy w to gniazdo moduł i jest po sprawie. Tutaj tą płytkę się nie przerabia, bo to jest taka płytka, która powinna być w ogóle. Jeśli kupiliście inne płytki, no to zawsze będzie jakiś problem. Wyciągnięcie układu lub wycięcie tego układu, znalezienie, czy są odpowiednie ścieżki do sterowania tranzystorem, bo tutaj jest tylko potrzebne, na tej płytce są potrzebne dwie rzeczy: sterowanie, właśnie tranzystor, i te rzeczy, diody zabezpieczające oporniki i stabilizator napięcia. Nic innego więcej nam nie potrzeba do supli. Dobra, film się długi zrobił, więc nie będę już omawiał innej metody sterowania tą płytką. Także to na pewno będzie w przyszłości. Dobra, to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Wakacje się zaczęły. Także kto odpoczywa, to miłych wakacji. Kto pracuje, no to szybkiego skończenia pracy i urlop. Pozdrawiam. Do następnego razu.